Czy w Polsce znajduje się grób skandynawskiego władcy Haralda Sinozębego? Większość środowiska naukowego jest sceptyczna. Warto jednak poznać argumenty za, bo historia śmierci tego duńskiego króla w Wolinie jest naprawdę niezwykle intrygująca. Wiejkowo to niewielka wieś położona kilka kilometrów na wschód od Wolina. Proszę zapamiętać tę nazwę, bo być może już wkrótce będziemy ją wiązać z nie lada sensacją archeologiczną. Badania wykonane techniką skaningu laserowego pokazały, że prawdopodobnie właśnie tam znajduje się kurhan grobowy jednego z najsłynniejszych władców skandynawskich, Haralda Sinozębego, króla Danii i Norwegii. Wszystko wyjaśni Marek Kryda, członek Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego, założyciel Stowarzyszenia Normanistów Polskich, publicysta m.in. archeologii żywej i autor książki Polska Wikingów. Łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam mieszka nasz gość. Dzień dobry. Witam Państwa. No to jeszcze może słowo wprowadzenia. Harald Sinozęby to drugi, proszę Państwa, historyczny król Danii. Żył mniej więcej w tych samych czasach, co nasz Mieszko I i nawet w tym samym czasie przyjął chrzest około roku 963-965. Zmarł jednak kilka lat wcześniej niż nasz władca i bynajmniej nie ze starości. W Danii bowiem wybuchł bunt przeciwko królowi, do którego przyłączył się jego syn i następca Sven Widłobrody. Pokonany i ranny Harald salwował się ucieczką do Wolina, gdzie po kilku dniach zmarł. Był rok 986, może 987. Dlaczego schronił się w Wolinie? Sagi skandynawskie mówią wyraźnie, że Harald Sinozęby miał bardzo silne związki z Wolinem, a nawet niektóre z nich mówią, że założył Wolin w pewnej fazie. Wolin, konkretnie Jomsborg, tak, to znaczy założył taki zakon wikiński, w którym mogli przebywać tylko mężczyźni w określonym wieku i to był taki gród rozbójniczy. Tak. Oni się trudnili napadami, piractwem na Bałtyku, zimowali właśnie na wyspie Wolin, a potem od wiosny wyprawiali się na różne kraje, na północ, na południe. I Adam z Bremy pisze, tak jest zdziwiony, że uciekł do pogan, tak, i przyjęto go tam życzliwie. Z tym, że trzeba zaznaczyć, że Adam z Bremy pisze, że on zmarł po kilku dniach, ale inne źródła nie potwierdzają tego. On jakiś czas jeszcze mieszkał na Wolinie. I to by też tłumaczyło może dalszą historię jego grobu. No właśnie, bo pan sugeruje i pana badania sugerują, że ten grób Haralda znajduje się właśnie w Wiejkowie pod Wolinem. Natomiast przywołany przez pana Adam z Bremy pisał, no pisał co prawda 80 lat po śmierci Haralda, że owszem, Harald umarł na Wolinie, ale jego ciało zostało przeniesione do kościoła w Roskilde, który to kościół zresztą wzniósł sam Harald jako król, bo tam też do Roskilde przeniósł swoją stolicę. Czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie? No właśnie, to jest kluczowe pytanie. Sam Adam z Bremy miał interes, żeby jakby stworzyć taki nimb świętości wokół Haralda Sinozębego, ponieważ Harald, to on sprowadził do Danii niemieckich duchownych i ci duchowni, w tym Adam z Bremy, chcieli koniecznie zaznaczyć chrześcijańskość Haralda, no bo chcieli obronić swoje interesy. Ja powołuję się na źródła z epoki, które mówią, że przed śmiercią Harald Sinozęby wyrzekł się chrześcijaństwa, że umarł po pogańsku i też odwołuję się do XVII wieku, kiedy jeden z królów duńskich kazał umieścić w zamku Kronyborg, królewskim zamku duńskim, na sali ukazującej historię Danii, zamówił i umieścił obraz zatytułowany Pogrzeb pogańskiego króla Haralda Sinozębego. Czyli ta tradycja, że Harald był bardzo chrześcijański i że trafił on do Roskilde, to ona właściwie w XIX wieku zaczęła się rozwijać i jest co prawda filar w tej obecnej katedrze w Roskilde z freskiem wyobrażającym Haralda Sinozębego, ale kiedy naukowcy zajrzeli do wnętrza filaru, okazało się, że jest pusty. Grobu Haralda Sinozębego nigdy nie udało się znaleźć do tej pory. No, w takim razie powstaje pytanie, czy został pochowany w Wolinie, czy koło Wolina, bo to
sugeruje pan w swoim artykule. A opiera się pan na takiej historii, która wydarzyła się w roku 1841 w Jejkowie, kiedy to stary kościółek tam istniejący przebudowywano i stawiano na tym miejscu nowy murowany. I w podziemiach tego starego kościoła, no właśnie, co znaleziono? No właśnie, tu było zebranie wiejskie, ta społeczność wiejska, protestancka, zebrała się, żeby planować emigrację do Stanów Zjednoczonych. Oni chcieli uciec z Prus, bo Prusy przykręcały śrubę i była służba wojskowa taka brutalna, wprowadzana masowo. W każdym razie oni nie mieli pieniędzy na ten wyjazd do Stanów. I w tym momencie, kiedy oni obradowali na ten temat, wpadł 11-letni chłopak, Heinrich Bold, przynosząc w ręku złote przedmioty. Ci uczestnicy spotkania oni mieli i pytają, skąd to wziąłeś. On ich zaprowadził na miejsce, gdzie stał ten poprzedni kościół i tam wszedł w głąb, pod fundament tego kościoła. I brodząc w wodzie, a właściwie w jakimś bagnie, wyciągał kolejne złote przedmioty. Historia jest o tyle udokumentowana, że to są zapisy z kroniki tej parafii w Jejkowie protestanckiej. Po prostu ten pastor to wszystko opisywał, był świadkiem tego wszystkiego. I one się potwierdziły w tym sensie, że kolejny pastor w 1945 roku, chcąc uciec z Wiejkowa do amerykańskiej strefy okupacyjnej, zamiast wyjechać na Syberię, jak mu Rosjanie proponowali, po prostu dogadał się z majorem Wojska Polskiego, majorem Sielskim, i pozwolił mu, czy pokazał, jak wejść tam do tych podziemi. I major Sielski, Stefan Sielski, wkroczył tam i wyniósł jeszcze kolejne przedmioty. To są fragmenty mieczy wikingów. Jest jedna bransoleta z brązu, skandynawska. Jest kopia, co prawda, srebrna, Mjolnira, czyli talizmanu takiego pogańskiego, wikingskiego. Był też dysk, który wypłynął w 1994 roku w Malmö w Szwecji. I według tego napisu na tym dysku można sądzić, że to był grób Haralda, ponieważ jego imię jest na tym dysku. No tutaj jeszcze dodam tylko, że rodzina Sielskich, czyli ta pochodząca od owego majora Wojska Polskiego, obecnie mieszka w Szwecji, w Malmö, i jest w posiadaniu, tak jak pan mówi, owych przedmiotów. Ale tutaj, panie Marku, jeszcze jedna moja wątpliwość. Pierwsze odkrycie tych skarbów, no, z hipotetycznego grobu Haralda nastąpiło w 1841 roku, w czasie przebudowy tego kościółka i wtedy, kiedy stawiano na tym miejscu obecny kościół, już murowany, ceglany. Upłynęło ponad 100 lat i ktoś ponownie wchodzi do podziemi i dokopuje się, czy wyjmuje kolejną część skarbu. Przez te 100 lat nic tam się nie działo i ten skarb by tak leżał spokojnie. To wydaje mi się trochę mało prawdopodobne. No to jest ciekawe i powiem szczerze, wokół tych historii jest tyle niezwykłości, ale tu jest wytłumaczenie pewne. Według tej kroniki parafii ci mieszkańcy wyjęli te złoto i użyli część tego złota na wyjazd do Ameryki. Oni naprawdę wyjechali do Ameryki. Ale oni się czuli winni ewidentnie, bo to było całkowicie nielegalne przywłaszczyć sobie skarb, który należał do państwa pruskiego. Oni by byli bardzo ukarani, gdyby to wyszło na jaw. I prawdopodobnie przez sugestie lokalnych dziedziców, których pałac jest obok tego kopca, oni część, to co zostało, włożyli z powrotem tam. No więc tak ta historia wygląda. Mhm. No dobrze, to teraz w takim razie przejdźmy do pana badań i owego skaningu laserowego, bo tutaj ta historia być może będzie miała dalszy ciąg. No właśnie, bo nigdy w Wiejkowie na miejscu nie było badań terenowych. I to, co ja zrobiłem, to użyłem skaningu laserowego po to, żeby zobaczyć, jak wygląda rzeźba terenu. No i właściwie od razu widać wyraźny, regularny kopiec, który no, wygląda zdecydowanie na kopiec pogrzebowy, być może z okresu brązu, w który w czasach wikingów kopywano kolejne groby w te wcześniejsze kopce, lub też kopiec wniesiony już w epoce wikingów. Na szczycie którego stoi ten obecny ceglany kościół, tak?
w Wilkowie. Tak. Na szczycie tego kopca stoi kościół w Wilkowie i to jest bardzo istotna rzecz w tym sensie, że ten kopiec nie został zniwelowany. Ja podejrzewam, że tak jak specjaliści duńscy mówią, że do grobu Haralda Sinozębego włożono tą złotą blaszkę z jego imieniem, ale 70 lat po jego śmierci. Chciano według mnie być może schrystianizować ten grób i zbudowano kaplicę, kościół. No tak, ale czy w takim razie są szanse na badania terenowe, na weryfikację tego, co dał nam skaning laserowy? No zdecydowanie najprostszą rzeczą, i myślę, że to wkrótce będzie zrobione, najprostszą rzeczą jest wykonanie badań georadarowych. Czyli znowu nieinwazyjne badania, od razu tutaj dodam. Tak, badania nieinwazyjne, które by powiedziały, patrząc z zewnątrz, co jest w kopcu, ale jeżeli wszystko się potwierdziłoby, to dla archeologów takie miejsce jest skarbem. Na przykład, jeżeli są fragmenty drewna w głębi kopca, to momentalnie można datowanie próbować zrobić, tak? I sprawdzić inne przedmioty. No masz skorupy jakieś naczynia ofiarne. Powiem więcej, nie mówiliśmy o tym, ale po 1841 roku, po wydobyciu przynajmniej większości tych skarbów z kopca, walały się kości obok tego kopca. I pewnie jakoś pochowano te kości, tak? Bo powiedziano dzieciom, nie bawcie się czaszką, tak? Tylko ją przysypano. Jeżeli ta czaszka tam jest, a przy obecnych metodach badawczych, jeżeli zrobimy badanie izotopowe pod kątem izotopu strontu, tak? Z zęba w czaszce, no to my wiemy, gdzie dana osoba się wychowała, tak? Jeżeli mam czaszkę, mam ząb, badanie mówi, wychował się ten ktoś w Danii, no to jest duża szansa, że to jest Harald po prostu. Mhm. No dobrze, to jeszcze pytanie na koniec. Kto ewentualnie miałby przeprowadzić tego typu pracę? No to jest duże pytanie. Ja myślę, że byłoby fajnie, gdyby jakieś szanowane instytucje się tym zajęły w Polsce, ale mieliśmy przypadki, tak, że włączało się AGH ze swoimi specjalistami i oni tam na Dolnym Śląsku, jak były jakieś sensacje prasowe, to zweryfikowali tam złoty pociąg, pokazali, nie było złotego pociągu. Ja bym był wdzięczny, jakby ktoś zweryfikował, pokazał, że nic tam nie ma. Ale zróbmy to. Czyli apelujemy, kończąc naszą rozmowę, o to, by może ktoś zainteresował się sprawą kopca w Wilkowie i może rozpoczął jakieś weryfikacyjne prace archeologiczne, czy tak? No tak, mnie interesują skarby, sensacje, mnie interesuje historia. I zróbmy te badania po prostu. Powiedział Marek Kryda, członek Brytyjskiego Towarzystwa Archeologicznego, założyciel Stowarzyszenia Normanistów Polskich, autor książki Polska Wikingów. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Eureka. Audycja popularno-naukowa.